Witam wszystkich ponownie. Spotykamy się w trzecim odcinku do gry Bloodborne. Opis przejścia. Teraz spróbujemy wziąć tamten przedmiot i dalej eksplorować kanały. Nóż do rzucania. Tam są jeszcze dwa szczury. Na razie z nimi nie chcę w ogóle zadzierać. Szczury są bardzo nieprzewidywalne. Dobra, tu gdzieś będzie jakiś wróg. Nie ma. A więc teraz musimy coś znaleźć, żeby po prostu wejść do góry. Nawet nie wiem, gdzie tu są poukrywane jakieś właśnie korytarze. Tu jest wejście do góry. Toż ty, gnoju ty. Dobra, ale mamy już oczyszczone chociaż to pomieszczenie. Teraz wystarczy tylko wziąć przedmiot, zaatakować te dwa szczury, które są w kącie i wrócić z powrotem tutaj. A wrócimy tu tylko z tego powodu, żeby wziąć tamten przedmiot, który znajduje się na belce. Później będziemy już szli dołem. Dwa odłamki krwawego kamienia, więc możemy już upgrade'ować broń na trzeci poziom. Nóż do rzucania. Co jeszcze? Wiedza szaleńca. Wiedza szaleńca daje nam... jak to się nazywa, tam u góry, gdzie jest to oczko? Wgląd. O, właśnie. Daje nam wgląd. Wgląd nam się też przyda później. Będziemy mogli sobie za jego pomocą przyzywać różnych pomagierów NPC. Na trudnych bossów. Kurde. Postaram się z nimi walczyć w uczciwych walkach, jeden na jednego, ale niektórzy są naprawdę bardzo wymagający i potrzeba odwrócenia uwagi, żeby skupili się na innych, postaciach. Ok, mamy odłamek. No i schodzimy na dół. Dobra, dlaczego ja to zrobiłem? Zaraz zobaczycie. Te postacie będą teraz szły w moją stronę. Gdybym od razu tam wskoczył, zaatakowałbym je wszystkie naraz. Ach. Zatrucie. Dobra. Fiolka z krwią.
Leczymy się, to będzie kolejna fiolka z krwią. A, też dwa dranie za mną tu idą. Teraz się zajmiemy resztą. 3, 4. Są tylko kule. No właśnie, mogłem ich nie zbierać. Bo automatycznie się naraziłem na atak wszystkich. Używam cały czas mocnych ataków. Załatwiłem wszystkich. Ok. Cóż tu teraz mogę zrobić? Szukam jakichś ukrytych przejść, ale coś znaleźć nie można. Tutaj uwaga na wrony, można je sobie zestrzelić. Będzie chyba jeszcze jeden. Tam są trzy. Gdzieś jeszcze były wrony. Tam jest jeszcze jeden. Idzie za mną? Nie idzie. Może nie przyjdzie. A wron? Nie ma wron. Kolejny odłamek. Są mi dwie.
Tu jest świnia. Możemy z nią zawalczyć. Ja jednak polecam odblokować najpierw skrót. Tutaj jest skrót. Wystarczy tylko tyle. Później będziemy tu w to miejsce wbiegać, omijając tych dwóch dryblasów. Ja jednak tą windę... A, nie, nie da się jej tak wypuścić jak w Dark Souls. Co robimy najpierw? Atakujemy świnie albo walczymy z tymi tu draniami. Patrzcie na to. Dobiegamy dotąd i zawracamy. Patrzcie, co tam się dzieje. Ognisty kamień spada i się rozbija. Nie wytłukło ich wszystkich, no ale tutaj też mamy darmowe punkty doświadczenia. Złożymy broń, żeby była szybsza. Idziemy na świniaka. Świnia już nas zauważyła. Teraz będzie biec. Zrobił to szybciej, to bym uniknął jej ataku. Mogłem też uciec na bok. Ona jednak w takich wąskich korytarzach ma dość dużo miejsca. Spróbujemy ją zaatakować. O Boże! Tym przywaleniem mogłaby nas zabić. I już jej nie ma. Dwie fiolki z krwią. Biegniemy do końca. Dostaniemy kolejną odznakę tropiciela. Odznaka piły tropiciela. Dobra, czy coś tutaj było? Nie, tu jedynie można umrzeć. O, ale o tym to ja nie wiedziałem. A, wiem co to jest. Tutaj po prostu wracamy sobie. Idziemy do góry, do stwora, który zrzucił głaz. Ja jeszcze o jednym miejscu zapomniałem, tam gdzie była taka długa drabina do góry. Też za chwilę wrócimy w to miejsce, użyjemy tej drabiny. Jeżeli przeżyję. Kurde no. Czasem tak się zdarza. Droga do drugiego bossa już praktycznie stoi otworem. Załatwimy go w drugim odcinku.
Ja jeszcze przed tym wezmę i ulepszę tą moją broń nową. Albo tą starą. No, spróbuję tą broń ulepszać do czasu, aż nie zdobędę właśnie tego miecza. O, laleczki nie ma. Gdzieś sobie poszło. Dobra, 280 tętnień to wymaga. Wymaga 5. To by wymagało 3 i 5, więc brakuje mi jednego. Dzięki tej odznace, z tego co pamiętam, dzięki tej odznace przy tej świni jest możliwość chyba teraz kupowania wszystkich broni startowych. Ja jeszcze tylko darmowe kule sobie wezmę. Kule są zawsze. To już nas nie będą gonić. One tylko dobiegają do tego miejsca. Znowu nie wszyscy. Kto pierwszy, ten lepszy. Dobra. Potem się tobą zajmę. Wracamy z powrotem do świniaka. Jak dobrze pamiętam, to świniak nie odradza się ponownie. Odradza się, a no to dupa. Najwyżej stracę te 4000. Aha, tak, jeszcze zapomniałem właśnie o tym, o tej jednej drabinie. Ale to bym musiał tutaj oczyścić znowu teren.
To już widać, oni wszyscy są aktywni, bo kule są zebrane. Ale nieważne. Idziemy do góry. No tak, już wiem, gdzie jesteśmy. Tam oczywiście przed nami jest znowu dryblas, wielkolud, którego może mi się uda zajść od tyłu. Tu z tego co pamiętam będzie właśnie dziewczynka, która da nam przedmiot pozwalający nam na walkę, znaczy na ułatwienie podczas walki z kolejnym bossem. Oj, załatwione. Dobra. Fiolki z krwią. Jest. No i kolejny skrót do odblokowania. Nie wiem, czy taki dobry. Matki szukamy. Malutka pozytywka. Dobra, to jest właśnie ten przedmiot, o którym mówiłem. Tej pozytywki będziemy mogli użyć trzykrotnie podczas walki z bossem. Ona spowoduje, że boss nagle zostanie oszołomiony. Tam jest jeszcze jakiś przedmiot. Nie wiem, czy tędy do niego dojdziemy. Chyba nie. Czy to jest światło zwykłe? Nie, chyba jakieś światło. Dobra, więc schodzimy na dół. Wrogowie nas nie interesują. Ze świnią również nie będziemy walczyć. Cztery tysiące punktów doświadczenia na razie może się wydawać dużo, jednak zapewniam was, że później będzie to po prostu walka z jedną postacią. Będziemy nawet dużo więcej dostawać punktów doświadczenia. Trzeba go chyba tak pokonywać. Szybki szpil. Okej, okay, a moje tętnienia są na 100% na dole. Są.
Więc teraz już nam zostaje tylko walka z bossem. Wrzucę sobie właśnie tą pozytywkę. No tak, atakować te szczury czy nie? Tam za tymi szczurami, z tego co pamiętam, była fiolka z krwią. Nie opłaca się. Później jak tutaj będzie już latarnia, to będę mógł sobie z nimi tam pofolgować. Okej, więc spróbujemy walki z bossem. I na tym zakończymy ten filmik. To jest tropiciel. Dobra. Filmik mnie nie interesuje. Cholerne drzewo. Ja pierdziele. Dobra, teraz się zacznie walka dużo gorsza. Właśnie. Gdyby nie te nagrobki, to tutaj by się dość łatwo z nim walczyło, no ale te nagrobki bardzo przeszkadzają w unikach. Walka może okazać się trudna i żmudna. Hop, wszyscy. Nie, jeden został.
Na bossa również te ataki działają. Strzały właśnie z tego pistoletu. Tam są moje tętnienia. O! O to mi chodziło, właśnie o to. Trzeba też uważać, bo gdy my robimy te ataki, a on strzeli, to również wtedy spowoduje to nasze oszołomienie. Kurwa! Już nie możemy używać tych. Cholera, znowu drzewo. Szlak by tu trafił. Kolejna pupa. Lecimy z gościem. O, co ty robisz? Z tyłu. Ty kurwa gnoj. Muszę wydłużyć sobie. Może skoczy. Jest! Załatwione. No, to się udało. Teraz gdzieś tutaj będzie latarnia. To raz. Zapylamy latarnię. A tutaj gdzieś są moje tętnienia. Dobra. Więc tak, ja polecam teraz wrócić do początku, do naszego snu tropiciela. Zobaczymy, co tam nowego przyszło.
Gwintowana laska też się ponoć bardzo dobrze sprawdza właśnie na tego gościa. Można go przyblokować między grobami i atakować z większej odległości. Dobra. Ja sobie w międzyczasie kupiłem jeszcze topór, ale wydaje mi się to po prostu stratą czasu. No i tutaj mamy jego przebranie za punkty wglądu. Ja przeważnie sobie kupowałem te rzeczy, więc i tym razem kupię wszystkie. Dobra, trochę sobie upgrade na postać umiejętności o 1, wytrzymałość do 15 i witalność do 16. Wyrzucamy skrzynkę. I spotykamy się w kolejnym odcinku.